No bardzo się cieszę, żeśmy się spotkali. Przede wszystkim dlatego, że chciałem Ci podziękować za ten kurs. Naprawdę mega robotę zrobiłeś. Bardzo w taki fundamentalny sposób zmienił moje podejście w ogóle do biznesu, do pracy. Zmienił moje też życie w taki sposób, że zdecydowałem się na bardzo konkretne kroki też, żeby zmienić, szczególnie zaadresować taki punkt dla mnie kluczowy, który naprawdę bardzo wiele zmienił. Także no, bardzo się cieszę z tego spotkania i Fajnie, fajnie. Rozumiem, że startowałeś od zera, tak? Po prostu pomyśleli, dobra, okej, tutaj chcę startować ze swoją agencją, potrzebuję teraz wiedzy, fundamentów, potrzebuję wsparcia i dlatego dołączyłeś. tak. Moja agencja, już prowadziłem tą agencję właśnie taką ogólną, ale byłem w takim momencie ogromnej frustracji, gdzie rozmawiałem bardzo długo z klientem i już klient mówił, że tutaj budujemy cztery strony, robimy kampanię, wszystko i kiedy wszystko było dopięte, nagle przestał się odzywać. I to był jeden klient i drugi. Okazało się później, że po prostu nagle byli zajęci czymś innym i po prostu było takie olewcze ze strony klienta i to był taki dla mnie moment kluczowy. Mówię, no nie mogę tak pracować z każdą branżą indywidualnie, z każdym osobno indywidualnie i każdy jeszcze ma inne w ogóle jakieś takie zagrywki dziwne, których nie rozumiem. No i to właśnie spowodowało, że jakby wiedziałem, że obserwowałem cię już na YouTubie tego i bardzo mi się właśnie wszystko podobało, to co prezentowałeś i z punktu widzenia podejścia i z punktu widzenia samego kontentu, wiedzy, wartości i zdecydowałem właśnie, że wtedy jakby zbuduję tą agencję według tego modelu, nie? I ten kurs był strzałem w dziesiątkę, bo no nie tylko dostarczyłeś wiedzę, jak stworzyć reklamę, ale właśnie cały ten system tak naprawdę, który no jest kluczowy jednak. Sama wiedza to jest jak budować te reklamy, to jest mały proces oczywiście, nie? Zgadza się z Dokładnie, tym. dokładnie. Zgadzam się z tym w pełni. Widziałem, że samo dostarczenie komuś, wiesz, samej wiedzy to jest zbyt mało. Sam widzisz, kiedy integrujesz się z innymi osobami z ZSA, poznajesz, wiesz, możesz porozmawiać z nimi na czacie, możesz po prostu spotkać się podczas konsultacji. Wiem, że też dołączyłeś do tego wyzwania 90 dni z chłopakami i też częszczesz tam. Myślę, że to jest właśnie sama wiedza i same kursy to jest nic tak naprawdę. Ale integrowanie się z innymi, jakby, wiesz, takie życie z tymi ludźmi i takie poczucie, że idziemy razem, tak? No nie jest tak, że tylko, nie wiem, obejrzałeś lekcję i tak dalej. Tak naprawdę stoisz w miejscu, tylko po prostu idziesz z innymi ludźmi ramię w ramię i to jest takie fajne poczucie, którego kurczę ci zazdroszczę, stary, że tak zaczynasz i tak idziesz, nie? Bo to jest mega ważna rzecz. Adaś, o czym chciałbyś dzisiaj porozmawiać ze mną? Wiesz co, w tej chwili mam 7 klientów i to jest tak, jestem w okolicach 10K. To jest po pierwszym miesiącu i w zasadzie po tak tygodniu i półtora po prospectingu, więc to jest dla mnie mega sprawa. Ja po prostu przestałem po półtora tygodnia prospecting, bo ci klienci już przychodzili i bardzo dużo jest tej wiedzy dla mnie takiej, nawet nie przerobiłem jeszcze całego kursu, po prostu z ustawienia reklam. Wczoraj testowałem tą sztuczną inteligencję i po prostu stary, takie teksty napisała, ten GPT-3, po prostu Wow. lepszy niż ja, także od razu trochę te teksty obrobiłem, wrzuciłem do klienta. Dużo jest tej wiedzy po prostu w tej chwili nowej takiej, dużo rzeczy, których eksperymentuję też. Z jednej strony jakby chcę rosnąć jak najszybciej, a z drugiej strony to tempo musi być jakieś takie Zrównoważone. zrównoważone, nie? Bo co to za sztuka zapisać 30 klientów i za miesiąc wszyscy zrezygnują, nie? Nie o to chodzi, Otóż to. więc teraz W ogóle nie ma zacząłem. jakby potrzeby takiego, wiesz, szybkiego, takiego pędu, wiesz, musimy tyle teraz pozyskać klientów, muszę tak szybko wyskalować ten biznes. Gdzie się spieszysz, nie? Tak naprawdę, jakby czemu? Wiesz, jakby ludzie, którzy widzę, że idą powoli swoim tempem, budują bardziej trwalszy biznes niż osoby, które, wiesz, nagle się nakręcają, wiesz, rozwijają, skalują i nagle jest taki, kurde, nagle bach, spadek, nie? Bo, kurczę, po drodze pogubili te fundamenty, które mieli budować, ale jednak, wiesz, budowali ten swój budynek na nietrwałych fundamentach, nie? I nagle to runęło. Więc tego Dokładnie. chciałem, żebyś też unikał, nie? Takiego pędu. Dobra, jaki jest kolejny krok, kolejny kamień milowy, do którego jakby dążę, co muszę teraz zrobić? Tak jak powiedziałeś, wiedzy teraz jest mnóstwo. Masz tutaj kurs, w którym jest też mnóstwo jakby godzin lekcji i tak dalej i masz tutaj rozpraszacze, masz YouTube, masz nowe treści, wiesz, wszędzie. Tutaj, wiesz, jest mnóstwo osób, które też uczą różnych rzeczy. Jest mnóstwo podcastów. Stary, mnie to też rozpraszało. Tylko do momentu, kiedy nie zaczniesz sobie zadawać pytania, dobra, jaki jest kolejny krok, który muszę podjąć i co potrzebuję konkretnie, aby do tego kroku dojść. I wtedy zaczniesz już segregować wiedzę, którą potrzebujesz na tym etapie, aby dojść do tego pierwszego kroku. Nie interesuje cię krok 10, wiesz, 15 i dalej, 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 tylko po prostu, okej, jesteś teraz na etapie, powiedzmy, drugim, to teraz interesuje cię tylko i wyłącznie krok trzeci.
Nie? I całą wiedzę, wszystkie materiały, nie wiem, YouTube i tak dalej, tylko i wyłącznie konsumujesz, aby ci doprowadziły do tego momentu właśnie, w którym chcesz się znaleźć w następnym kroku, nie? Reszta odrzucasz, bo zauważyłem, że wiele osób, wiesz, nawet kiedyś miałem rozkminy z osobami, które przyjeżdżały do mnie, wiesz, zrobiły 10K i teraz myślą o tym, jak zrobić 100K, nie? I wiesz, Heniu, jak zrobić 100K, nie? Ja mówię, stary, zrób 20K, zrób 30K, zrób 40. Jak już będziesz na 90K, to będziesz wiedział, jak zrobić 100K. To jest proces, nie? Ludzie, wiesz, już zrobili 10, już oni chcą, kurczę, zrobić, wiesz, jeszcze więcej, tak? Spokojnie. Jakby nauczysz się tego, sam wyciągniesz rozwiązania pewne. Ale kiedy będziesz teraz uczył się rzeczy, które trzeba robić, żeby dojść do 100K, to popadniesz w wiele kompleksów, zrobisz w swojej głowie ogromny chaos, rozproszysz się na tym, co teraz powinieneś robić i będziesz, wiesz, ciągle odwlekał, bo to cię będzie przygniatało, te poczucie, że o kurde, to jeszcze mi tyle brakuje, o kurde, to jeszcze muszę taką, wiesz, zrobić robotę, nie? Nie ma potrzeby, jak najbardziej. Myślę, że to, co fajnie wspomniałeś właśnie, żeby wybrać sobie ten jeden obszar. W teorii było tak, że właśnie zaczynam tak, że do 10K uczę się tych fundamentów, czyli po prostu reklama, proces pozyskiwania klienta, nie? Natomiast już w trakcie tych pierwszych współpracy wychodzi, że wiesz, jest dużo zapytań, ale na przykład nie konwertują, albo 10% tych zapytań do moich potencjalnych klientów dopiero konwertuje, więc już są pytania, wiesz, czy ja dobrze odpisuję tym klientom, jak to możemy ulepszyć, więc automatycznie wszystkie te elementy, które jakby miały przyjść troszeczkę później dla mnie, już teraz stały się tymi kolejnymi bloczkami, więc dla mnie właśnie ten proces, tak jak mówisz, wybierz sobie jeden obszar. Tutaj jest w tej chwili mam bardzo dużo tych obszarów, nie? I pisanie treści, jednocześnie teraz ta współpraca z klientem, wprowadzenie tej magicznej obsługi też klienta, już zacząłem to wprowadzać. Nie? Myślę, że to, co jest teraz takim wyzwaniem, to, że tych bloczków, do których chcę wejść na ten kolejny poziom, jest sporo, to powoduje codziennie takie rozbicie, bo ten klient tutaj pyta, jak lepiej współpracować, jak odpisywać tym klientom, że z jakiegoś powodu właśnie mówią, że cena jest na przykład za wysoka, nie? Jak teraz to robić? Więc jakby troszeczkę biegam do tych ognisk, bo one też są ważne, bo to są ważne dla rezultatów, dla współpracy, natomiast myślę, że ciężko mi tak wybrać taki jeden obszar, okej, że teraz uczę się, wiesz, jak robić idealne teksty, bo to też wszystko jest procesem tak naprawdę, nie? Nie ma czegoś takiego, że nie ma idealnych tekstów, stary, jakby to jest, nie jest to takie, nic takiego wielkiego, co ci się wydaje, że to jest kluczowe teraz, żeby robić. Jakbyś, Adaś, nazwał swoje teraz jakby takie największe wyzwanie, przed którym stoisz w swojej agencji, które nie pozwala ci pójść dalej? Brak procesów w ogóle, brak procesów. To znaczy, dla przykładu, umawiam się, ja mówię, że moja oferta to jest pozyskuję 30 do 300 kontaktów i teraz... 30 do ilu? Do 300 kontaktów potencjalnych. Ale wiesz co, w tym miesiącu mój klient miał 267 kontaktów, jeden z Warszawy. Pozyskujesz na kampanię na lidy? Pozyskuję na kampanię na wiadomości w tym przypadku. Okej, czyli liczysz każdą wiadomość, którą ktoś wysłał jako po prostu lida, tak? Wiadomość, którą wszedł w dalszą interakcję niż tylko witam, jaka jest cena tego i tego na przykład. Jeżeli odpisał, jeżeli wszedł w dalszą interakcję, to wtedy to liczę jako lid, tak? Nie tylko, że ktoś kliknął reklamę. Fajnie, fajnie. Czemu taka rozbieżność właśnie 30 a 400? Jakby... No właśnie, bo takie mam rezultaty, powiem ci, i dlatego właśnie w tej chwili mam taki duży okres testowania tak naprawdę, bo to jest też wyzwanie właśnie, czy ustawiać kampanię na lidy, dla jednego ustawiam na wiadomości, nie? Jeden nie korzysta z ManyChata, drugi korzysta z ManyChata, bo jeden chce, żeby to wszystko szło na Booksy, za system rezerwacji, nie? Więc wrzucam te Booksy w treści reklamy i teraz mówię, kurczę, ja nie mogę liczyć, nie wiem jak liczyć te kliknięcia w Booksy, czy ten klient się umówił, czy nie, więc jest dużo, po prostu u każdego jakby jest coś innego. Ja myślę, że to jest brak procesów. Masz znowu ten problem masz, który przychodzi z wcześniejszych działań twoich, przed dołączeniem do ZSA, czyli znowu się rozpraszasz. Rozproszenie powstaje w momencie, kiedy ty sam nie jesteś pewny swojego procesu, systemu, w którym dowodzisz efekty. I tak, wtedy tak. Po prostu rozpraszasz się, ponieważ jeden klient chce tak, drugi klient chce tak, trzeci klient chce tak, a który już masz jakieś już, wiesz, działania wykonałeś, tak? Już masz jakieś pewne doświadczenia. I teraz według ciebie, który proces przyniósł twojemu klientowi najlepsze rezultaty? Jeśli przykładowo jest to na przykład, są to wiadomości, to zajebiście, stary. U mnie działa to w taki sposób. U nas też byli klienci, którzy, wiesz, chcieli przez Booksy i przez jakieś inne rzeczy. Nie, słuchajcie, u nas działamy w taki sposób. To jest nasz lejek. Przez ten lejek dowozimy efekty. Wiesz, ty tworzysz, ty jesteś przewodnikiem, stary. Ty masz mówić, jak krok po kroku ma to się, wiesz, dziać. To tak samo jak ty przyjdziesz do mnie i powiesz,
wiesz co, wybiorę 10 nisz, będę działał w 10 niszach i później po roku powiem Heniu, która nisza była najlepsza. Nie, stary, wybierasz jedną niszę, bo tak działa ten system. Jeśli wiesz najlepiej, jak masz robić, to w takim razie nie potrzebujesz mnie, bo ty sam wiesz lepiej, jeśli wiesz, do tej pory twój sposób myślenia, twoje działania nie doprowadziły cię do tych efektów, do których chciałeś dojść, teraz mówisz do swojego klienta, tak? Z jakiegoś powodu rozpocząłeś ze mną współpracę, ponieważ coś nie działało. Więc ja jestem od tego, aby w końcu zaczęło działać to. Więc albo ufasz mojemu procesowi, mojemu systemowi, albo nie ma sensu, żebyśmy współpracowali, ponieważ ja szukam osób, które ufają mojemu procesowi i chcą jakby w pełni ten proces zaakceptować, nie? I spróbować właśnie w tym procesie. Tworzysz prosty lejek. Okej, dobra, słuchaj, tyle ten lejek wygenerował, to już jest jakiś case, o którym mówisz, nie? Tyle ten lejek mój wygenerował kontaktów dla mojego klienta. I stary, z doświadczenia wiem, jestem pewny tego, że ludzie zbyt mocno skupiają się na tym, jaką strategię tam zrobić dla tych klientów i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Ja chciałbym, żeby to miało znaczenie, bo tak jest łatwiej. Tak naprawdę, stary, okej, okay, możemy iść do różnych branż, na przykład, nie wiem, jakaś branża nieruchomości, oni chętnie siedzą na telefonie, więc możemy jakby dopasować to pod tą branżę, powiedzieć, dobra, to będę im generował leady, ponieważ oni już po prostu mają doświadczenie w tym, żeby obdzwaniać te leady. Więc jakby to okej, okay, dopasowuję ten proces pod konkretną branżę, bo tu jest łatwiej. Ale na przykład w naszej branży, salony kosmetyczne, w ogóle fryzjerskie i tak dalej, większość z nich po prostu ogarnia to przez skrzynkę odbiorczą. Miałem kiedyś salon, byłem też właśnie współzałożycielem salonu i ja ten proces tworzyłem też. I okej, okay, można przez jakieś tam różne booksy i inne rzeczy. Okej, okay, to sobie sami tam działacie jakby dodatkowo tam przez jakieś booksy, ale i tak co zrobicie z ludźmi, którzy odzywają się do was wiadomości prywatnej? I tak ci ludzie będą pisać i tak, czy siak, nie? Wiesz, odbywa się to, ta komunikacja odbywa się przez fanpage w większości przypadków. Po prostu piszesz, hej, jestem zainteresowany, nie wiem, strzyżeniem czy zabiegiem. Okej, okay, krótki termin, taki, gotowe. Nasz biznes ogromny, tak wielu, w oczach wielu. Zrobiliśmy ponad milion, zajebiście. Ogarniamy to przez Messenger. I kurwa nie komplikujemy tego kompletnie. Wiesz, co chodzi. Więc jakby my to jesteśmy od tego, żeby uprościć ten proces. Zrozumieć, że dobra, ktoś po prostu chce dołączyć do tego, skorzystać z tej usługi i tyle. To teraz jak najprościej możemy doprowadzić tego gościa z osoby, która zobaczyła reklamę, do osoby, która przyszła na zabieg, do naszego biznesu, naszego klienta. Jak możemy to jak najbardziej uprościć w naszej branży? I tyle. I wybieramy ten lejek, okej, okay, wiadomości na fanpage, zajebiście, generujemy to w taki sposób. I ty, jako przewodnik, dajesz mu ten system. On po to do ciebie przyszedł. Bo jeśli on ma mówić ci, jak masz robić, no to bez sensu jest ta współpraca, nie? I tak będzie właśnie to wyglądało. Będziesz się rozpraszał, będziesz po prostu, wiesz, wypalał się tym wszystkim, będziesz tworzył chaos w swoim biznesie. Jeden będzie robił tak, ty będziesz po prostu się dopasował pod niego, ten chce robić tak, ten chce robić siak. Tak. Twoim celem jest po prostu jak najbardziej to uprościć ten biznes przede wszystkim. Abyś ty miał więcej czasu w swoim biznesie, czy na skalowanie go, czy po prostu dla siebie, na robienie rzeczy, które sprawiały ci ogromną przyjemność, czy na rodzinę, na swoje zdrowie, na swoje jakieś tam przyjemności. Klienci są bardziej zadowoleni, mają lepsze efekty, bo kiedy masz prosty proces, wiesz, który działa jak w zegarku, okej, okay, tak to robimy, tak to dostarczamy, tutaj uczymy cię, jak lepiej właśnie ogarniać tę skrzynkę odbiorczą, jak lepiej odpisywać, jak robić follow-upy, żeby po prostu, żebyś ty mógł o wiele więcej z tego wykręcić. Nie, prowadzisz tę skrzynkę odbiorczą, ktoś zostawia numer telefonu, czy wiesz, może ta osoba dzwonić. No jakby, wiesz, ja zrozumiałem, że strategia kompletnie jakby nie jest aż tak ważna, jak nam się wydaje marketerom, wiesz, to jest tutaj taki lejek poprowadzę, czy na leady, czy może przez, wiesz, booksy, czy może landing page'a zrobię. Przez landing page będą ci ludzie kontaktować się. U nas zobaczyliśmy, że nie ma to znaczenia. To bardzo ciekawe. Bo trzeba zrozumieć, co jest stary fundamentem tego wszystkiego. Okej, klient ma ciekawą ofertę. Zobacz, kiedy dam ci taki przykład, ale żebyś to lepiej sobie też zwizualizował ze swojej perspektywy. Nie przejmuj się tekstami reklamowymi, ponieważ najlepszy tekst reklamowy to jest po prostu najlepsza oferta. Tak w dużym skrócie. Jeśli ja ci powiem w swoim tekście reklamowym, że słuchaj, oferuję ci na przykład, interesujesz, chodzisz do barbera na pewno i tak dalej, wiesz, interesuje ci jakiś zabieg, do... Powiedzmy 10 lutego każdy pan, który u nas zrobi na przykład fryzurę, ma brodę gratis. Przykładowo, oferta 3 dla 10 panów. I co cię interesuje tak naprawdę, czy ten tekst reklamowy jest kurwa napisany, wiesz, na głowę, kurwa, inne pierdoły, nie? Okej, okay, to jest też jakiś proces tego, tak? To jest struktura. Możemy to wykorzystać, ale nie interesuje cię to, tylko interesuje cię po prostu jasny komunikat. Jest oferta. Ja chcę z tego skorzystać tu i teraz. I nie interesuje mnie, kurwa, czy będę musiał na stronę wejść. Ja chcę jak najszybciej, wiesz, z tego skorzystać.
Więc, wiesz, usuwasz wszystkie rozpraszacze po drodze. Twoim celem jest po prostu doprowadzić teraz tą osobę, która zobaczyła ten komunikat, do tej osoby. Okej, okay. Teraz ta osoba, czy napisze na skrzynkę odbiorczą? Zajebiście, napisze na skrzynkę odbiorczą. Panie, kontaktujemy się. Dobra, umawiamy rozmowę, wizytę i tyle. Gotowe. Bez komplikowania tego procesu. I zobacz, ciebie jakby nie interesowało to, czy jaka to była strategia. Czy ktoś czy musiałeś zostawić numer telefonu, ktoś do ciebie odezwie się, czy po prostu napisałeś najprościej na świecie, po prostu na fanpage. Hej, chcę z tego skorzystać. Okej, takie są wolne godziny. Okej, pasuje mi, zajebiście, do zobaczenia. Gotowe. Nie? Wiesz, jakby jesteśmy ludźmi, kurwa, nas interesują. Jest atrakcyjna oferta? Na tym powinniśmy tak naprawdę naszym klientom najbardziej pomagać, bo ci ludzie nie mają atrakcyjnych ofert, stary. Tak samo jak ludzie tutaj w ZSA-nie mają atrakcyjnych ofert po prostu i uczymy ich tego, jak mogą tą ofertę, wiesz, sprawić, żeby ta oferta była atrakcyjna, bo ludzie mają z tym problem. Nie myśl, że ludzie, którzy do ciebie przychodzą, nie mają już jakiejś zajebistej oferty. Nie. Warto na tym popracować, pomyśleć, słuchajcie, dobra, co możemy szalonego zrobić, co możemy fajnego zrobić, co możemy ulepszyć w tej ofercie, coś, co będzie wyróżniało was na tle waszego właśnie miasta, na tle innych na przykład, nie wiem, salonów w waszym mieście, pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to po prostu, jeśli ktoś robi zajebistą usługę i ma tego potwierdzenie w takiej postaci, że ma klientów z polecenia, to jest dla mnie pierwszy zawsze był sygnał, że okej, okay, są klienci z polecenia, to znaczy, że ta osoba robi zajebistą robotę. Chcę więcej tych klientów, bo jeszcze ma wolne terminy w swoim kalendarzu, to problem leży w ruchu. Więc potrzebujemy teraz sprawić, żeby tą zajebistą ofertę dowiedziało się o niej więcej osób. Czyli problem ruch, marketing. To jest marketing nasz cały. Trzecia rzecz, sprzedaż. W jaki sposób możemy pomóc naszym klientom o wiele łatwiej sprzedawać. Jeśli te trzy rzeczy ogarniesz dla swoich klientów, stary, to będą po prostu robić zajebistą robotę. Jasne. To jest oczywiście lepszy problem, nie? Oczywiście, możemy tutaj iść w rzeczy mentalne i tak dalej. Natomiast powiem ci z doświadczenia, że osoby, które mają problemy mentalne, zazwyczaj to są takie, które, wiesz, ich blokują przed działaniem, to są zazwyczaj osoby początkujące, więc to jest nasza nisza tutaj w ZSA, osoby, które dopiero zaczynają biznes, oni mają problemy mentalne. Osobom, które pomagamy w agencjach, to jest zazwyczaj biznes B2B. To osoby po prostu robią robotę, bo już zaczęły robić tą robotę. Sam wiesz ze swojego doświadczenia, że najtrudniej jest zrobić od zera do jednego. Później już jest łatwiej. Później już jest coraz łatwiej, bo już pewne rzeczy powtarzasz, już po prostu nabierasz pewnego pędu i tak dalej. Nie? I tak samo twoi klienci, którym ty pomagasz, domyślam się, że nie pomagasz salonom, które dopiero zaczynają i kompletnie jakby, wiesz, planują, o Jezu, czy może po prostu ruszyć, czy może, nie wiem, w piwnicy jeszcze robić trochę, później, wiesz, pójść do salonu, wiesz, jakby nie pomagasz ludziom na tym etapie, tylko pomagasz ludziom, którzy już działają. Jakby najlepszą niszą w agencji to jest tak naprawdę ta, okej, masz jakieś tam, powiedzmy, swoją branżę, której pomagasz, ale najlepsza nisza to są klienci, którzy mają już klientów i chcą mieć więcej klientów. Twoim celem jest jakby pomóc tym ludziom mieć więcej po prostu klientów, czyli czegoś, co już chcą, mają już, bo to znak, że robią zajebistą robotę, mają zajebiste efekty, bo jeśli ktoś nie ma w ogóle klientów, to ty przychodząc do nich, to wiesz, już mówiłem o tym w kursie wielokrotnie, nie? To po prostu, no nie jesteś cudotwórcą, stary, nie? Nie jesteś od tego, nawet nie powinieneś się skupić na tych osobach, ponieważ to jest mega trudne, to jest czasochłonne, to kosztuje ci mnóstwo energii, żeby pomóc tym osobom, wiesz, ruszyć dopiero z miejsca, nie? Ale jeśli ktoś już działa, ma więcej klientów, jest w stanie przyjąć więcej klientów, bo na przykład ma też pracowników. Jego głównym problemem jest po prostu, wiesz, większa skalowalność, czy może, wiesz, może pomóc mi podnieść ceny. To też jest rozwiązanie pewnego problemu, nie? Masz klienta, który, nie wiem, wykonuje usługę za 100 zł, możesz mu poprawmy to, bo masz większe doświadczenie z czasem, podnosimy cenę na 200 zł. Automatycznie ani nie pozyskali się nowych klientów, ale, kurwa, jego biznes zaczął więcej zarabiać dzięki twojemu wsparciu. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ja myślę, że założyłem po prostu, że jako początkujący i nieznający tej branży muszę przetestować różne możliwości, żeby sprawdzić, która jest skuteczna. Nie? Ty teraz mówisz, że ta strategia nie ma takiego fundamentalnego znaczenia i rzeczywiście wybranie... Sprawdziłeś, stary, tak naprawdę. Nie, sprawdziłeś. Zobaczyłeś, że dobra, tutaj przez wiadomości dostarczyłem komuś takie wyniki. Myślę, że też to zawężenie tego właśnie, że już na wiadomości można się wtedy już sfokusować typowo na... tym właśnie na tej konwersji i sprzedaży poprzez tego Messengera, nie? Myślę, że wyzwanie, które miałem, to właśnie to, że do teraz założyłem, że po prostu muszę się trochę nauczyć tej branży, więc pytałem klienta, w jaki sposób teraz jest ta rezerwacja, nie? Czy głównie przez Booksy? Jeden klient chce głównie przez Booksy. Inny, właśnie ten główny klienta, którego zrobiłem prawie 267 tych kontaktów, oni w ogóle nie obsługują skrzynki, bo po prostu założyli, że my nie mamy czasu się skrzynką zajmować, więc wszyscy chcą, żeby
mieli po prostu telefony, nie? Ale ustawisz kampanię na telefony, mało kto dzwoni bezpośrednio z reklamy, więc to nie działało. To, co ustawiłem, to po prostu menu czata, że wszystko, co mogłem zrobić, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego, nie? Ale tutaj to, co mam, to jakby mnóstwo wiadomości. Te menu czat fajnie pokazuje tam jeszcze koloryzacje dodatkowe w tym salonie, korzyści i na końcu jest zapraszamy do kontaktu telefonicznego. I tutaj nie ma możliwości już sprawdzenia, czy jest wykonany ten telefon. I klient twierdzi, że niespecjalnie ma tych telefonów więcej, nie? A codziennie na skrzynkę wpada 10 takich wiadomości, więc ja tu mam taki duży rozdźwięk. Więc teraz właśnie pytanie, czy w przypadku chociażby z takim klientem, który tam ma dwa salony, naciskać na tą jednak na takiego messengera, nie? Gdzie oni powiedzieli, my się messengerem w ogóle nie zajmujemy, bo i tak mamy za dużo pracy, nie będziemy siedzieli na skrzynce i rzeczywiście mamy dużo tych zapytań. Jeśli mają dużo klientów, dużo pracy, to w takim razie po co im więcej klientów? No właśnie, no teoretycznie ten właściciel... Wiesz, bo to jest tego typu rozkmina, nie? Słuchajcie, jeśli nie macie czasu, żeby zarządzać tym wszystkim, chcecie mieć klientów po prostu, wiecie, z automatu, to zróbcie, to najlepszym rozwiązaniem dla nich to będzie po prostu zrobienie, wiesz, żeby każdy ich klient, którego obecnie mają, żeby przyciągnął kolejnego klienta po prostu i wiesz, jakiś program na przykład partnerski czy cokolwiek, nie? Mhm. Jakby, wiesz, to wynika, Adaś, z tego, że w momencie, kiedy rozpoczynasz współpracę z kimś, nie mówisz mu konkretnie, słuchaj, tak to u nas działa i takie są moje oczekiwania wobec ciebie. Mhm. Ja potrzebuję od ciebie tego, żebyś każdego dnia chodziła na tą skrzynkę i komunikowała się z tymi klientami. Jesteś w stanie na to sobie pozwolić? Wiesz, zupełnie inaczej ta rozmowa wtedy wygląda, kiedy ty mówisz, jakie są twoje oczekiwania, a w momencie, kiedy wiesz, ta osoba mówi, wiesz co, my nie mamy czasu na skrzynkę odbiorczą, nie mamy czasu na nic, nie mamy czasu, wiesz, na nic. Dobra, to w takim razie moja oferta nie jest po prostu dla was. Bo jeśli wy nie macie czasu na to, żeby obsługiwać, rozmawiać z potencjalnymi klientami, no stary, to wiesz, niezależnie od tego, jaką strategię wybierzesz, jeśli oni chcą faktycznie mieć efekty, no to potrzebują mieć czas, żeby, kurczę, odpisywać na wiadomości potencjalnych klientów, bo ty sobie wyobraź, kurczę, odzywasz się, wiesz, masz, chcesz, nie wiem, zrobić jakąś usługę i tak dalej i odzywasz się do jednego salonu, który, kurwa, zajebiście cię obsłuży, powiedz, słuchaj, tak, tego potrzebujesz, tak ci możemy to zrobić i tutaj do mnie się odezwij, zadzwoń do mnie, umówimy rozmowę, a inny salon, kurwa, ma cię w dupie, nie ma czasu na to, żeby się z tobą kontaktować, nie? To który ty wybierzesz z perspektywy klienta? Jasne. Wiesz, niektórych salonów już osób na rynku ego to jest tak duże, że ty powinieneś właśnie takich ludzi unikać często, takich klientów. Jeśli ktoś ma zbyt duże ego, ponieważ ja nie będę się odzywał do tych ludzi, my nie odpisujemy na skrzynkę, my nie odzwaniamy do tych klientów, niech oni sami do nas przychodzą, niech oni sami, kurwa, ten. Wiesz, jedyne, co możesz im tak naprawdę zrobić, to odpalić im kampanię, która będzie generowała ruch, która będzie generowała im po prostu marketing i po prostu tutaj jest nasz numer telefonu, jeśli chcesz wykonać usługę, to dzwoń. No, ale nie możesz odpowiadać za to, że po prostu ile będzie za to, wiesz, do końca, ile będzie z tego zapisów, ile będzie kontaktów i tak dalej. No bo wiesz, tam jest też ważny element tej komunikacji. Jasne. Jest ten element ważny. Tak samo jak ty byś odpalił dla swojej agencji kampanię, tu jest numer telefonu, czy po prostu tu jest kalendarz i kup moją usługę, nie? Wiesz, potrzebujesz porozmawiać z kimś i potrzebujesz chwilę po prostu, wiesz, w jakiś sposób na czacie, tak? Jakiś wolny termin czy coś, więc też potrzebujesz sam takich jakby klientów i od samego początku mówić im, słuchajcie, mój lek wygląda tak. Mój proces, mówisz nawet im krótko o swoim procesie. Będziemy generować ruch za pomocą kampanii reklamowych, następnie ten ruch będziemy kierować na twoją skrzynkę odbiorczą. Naszym celem jest po prostu generowanie tam jak najwięcej zapytań o twoją usługę i twoim zadaniem będzie kontaktowanie się z tymi osobami regularnie, każdego dnia. Czy jesteś w stanie na to sobie pozwolić? Czy jesteś w stanie gospodarować w swoim kalendarzu, w swoim planie dnia czas na to, żeby z tymi osobami się kontaktować? Ponieważ to jest ważne. Pokażę ci oczywiście, jak to robić, pokażę ci, w jaki sposób odpisywać, w jaki sposób się komunikować. Tego wszystkiego nauczę, ale potrzebny jest czas. I albo ty go masz, albo masz może kogoś na recepcji, asystentkę, która cię w tym właśnie wyręcza i ci może w tym pomóc. Bo jeśli waszym celem jest tylko i wyłącznie jakby, dobra, dzwonią do nas do salonu i my tylko po prostu ten, no to wiesz, to będzie trudne, tak? Chyba, że będziesz, wiesz, twoim zdaniem będzie po prostu generowanie tego ruchu na skrzynkę, tam za pomocą właśnie chatbota, wiesz, pytanie o numer telefonu, pytasz o numer telefonu i później ta właśnie osoba, twój klient dzwoni do tej osoby osobiście. Tak, to jest taka opcja. W tym wszystkim jest kluczowe to, co powiedziałeś, właśnie ta perspektywa. Z jednej strony mam dwóch takich klientów, którzy mówią, że nie mają czasu w ogóle na skrzynkę odbiorczą, ale pytam ich o rezultaty, wrażenia z kampanii. No, mamy za mało tych pytań. Jedna jest akurat sama, własna fryzjerka, jedna fryzjerka sama prowadzi salon i mówi, no mam luki, nie jest tak, że mam pełny kalendarz, ale
kiedy ją właśnie pytałem, to ona mówi, że ona generalnie nie ma czasu odpisywać, dlatego chce, żeby ludzie się umawiali przez Booksy, nie? Tutaj jest pewna już sprzeczność w tym, nie? Drugi ten salon, właśnie ten duży salon, gość ma ogromne ego, nawet się boję z tym właścicielem gadać, bo on po prostu mi tylko mówi, że ta kampania ma mi nowy dom mam sfinansować za miesiąc i tyle ma być, nie? Załatwione. I jeszcze do mnie dzwoni, że followersi na Instagramie spadają, załatw to, nie? I koniec, i się rozłącza, więc takie podejście, wiesz, więc ja rozmawiam z jego jakby osobą, która została wyznaczona tego wszystkiego, no i on tak mówi, że on jest taki gorącej wodzie kopany, ale więc rzeczywiście z jednej strony mówią, to jest właśnie też te salony, które chcą, żeby tylko dzwonili, że oni mają telefon w salonie i oni nie będą zajmowali się skrzynką, nie? Ale kiedy właśnie pytam o feedback, to mówią, że mają jeszcze wolne miejsca, luki są, no to albo mają te luki i mają czas na odpisywanie, to jest może kwestia właśnie tego, tak jak mówisz, wprowadzenia. Taki jest proces i wiele klientów na początku może się czuć niekomfortowo może z tym pisaniem, bo nigdy nie pisali, nie? I tutaj jest moja rola, żeby im pokazać, jak to zrobić. Dla mnie tym wyzwaniem jest też to, że ja nie wiem tak naprawdę jeszcze, nie znam tak naprawdę dobrego procesu. Wiem, że ważne jest, wiesz, budowanie relacji i na to zwracam uwagę. Napisałem takie dokumenty, też dzwonię tych klientów, nagrywam audyty, ale mam też takich klientów, którzy mam wrażenie, że dobrze to prowadzą, nie? Witam serdecznie, jaką koloryzacja Panią interesuje, czy chodzi o balejarz, masz czy takich o... klientów, którzy właśnie są takimi Twoimi najlepszymi klientami i oni właśnie osiągają fajne wyniki i słuchają się Twoich jakby wytycznych? No właśnie, muszę powiedzieć, z tym słuchaniem się tak jest ciężko. Są klienci, którzy mają bardzo fajne wyniki, tak, ale ja jeszcze nie jestem pewien, jaki jest właśnie ten proces. Myślę, że nie znalazłem jeszcze tego klienta, który powiedziałbym, wow, on naprawdę, wiesz, wystaje poza resztę tych salonów, jeżeli chodzi o tą komunikację przez Messengera na przykład, albo przez inne media. I jest też taka duża fluktuacja. Myślę, że ta czas jest też specyficzny, bo wiele z tych klientów, no to są salony premium i jednak pytają o cenę koloryzacji. Ta koloryzacja, powiedzmy, tam jest w zależności od tego, czasami 200, czasami 300, czasami 500, jeżeli to jest F-Touch. I wiele teraz klientów mówi, a dla mnie za drogo, dziękuję. Nie? Więc tutaj jakby są pewne rzeczy, których też po prostu jeszcze nie wiem. Wiem, że musimy zbudować wartość, żeby przedstawić tą wartość klientowi, bo jakakolwiek kwestia ceny jest kwestią wartości po prostu. Natomiast nie mam jeszcze procesu tego, chociażby prowadzenia sprzedaży przez Messengera. Nie mam procesu tego, jak zaczynać tą rozmowę, w jaki sposób, wiesz, wiem, że są ważne follow-upy i to wszystko wysyłam, ale na razie jestem jakby obserwatorem, bo dosłownie... Mówisz teraz z perspektywy swojego klienta, tak? Mówisz teraz cały czas... Przepraszam, właśnie zmieniam tą perspektywę, mówię teraz nawet z perspektywy siebie, kiedy moi klienci pytają mnie, czy dobrze to robią, czy nie. Ja sam dopiero przez miesiąc prowadziłem tą pierwszą kampanię i sam obserwuję dopiero, jak to jest i dlatego ciężko mi też dawać takie dosyć autorytatywne wskazówki, nie? Budujesz to, stary. Zaakceptuj to, że budujesz jeszcze autorytet swoich w ich oczach, siebie jeszcze, wiesz, budujesz to. To jest proces. Wiesz, ludzie, widzisz, nie budują tego autorytetu w miesiąc, dwa, trzy, cztery. Stary, mija, wiesz, ja, że ty się wymądrzę na temat agencji i tak dalej, to po prostu siedzę już w tym 5 lat. Nie, działam po prostu, popełniłem masę błędów, więc to nie jest tak, że nagle w oczach ludzi mój autorytet był od pierwszego dnia. Nie, po prostu to jest proces. Zaakceptuj to, że tak jest. Ucz się tego wszystkiego, uproś przede wszystkim to sobie, Adam, żebyś, wiesz, okej, dobra, robimy to w taki sposób, trzymasz się tego. Okej, wysyłamy ten ruch na wiadomości i sam będziesz się uczył tego, będziesz miał jednego klienta, który będzie to robił coraz lepiej. Sam będziesz też, tutaj uczysz się tego, dobra, w jaki sposób, co jest ważne, okej, jak możemy to zastosować w tej branży, jak możemy potestować to. Jak możemy to zmienić? Widzisz, ludzie nie budują swojego autorytetu w konkretnych branżach, ponieważ non-stop ją zmieniają. Wiesz, wyobraź sobie, jak ciężko jest teraz budować autorytet w branży, kiedy masz, wiesz, tysiące różnych nisz i ty masz dla klienta powiedzieć, słuchaj, wiesz co, tak masz robić, a jutro jesteś w innej niszy i wiesz, mówisz mu, tak masz robić. Nie? To jest trudne, dlatego potrzebujesz przede wszystkim czasu, czas jest ważny w tym procesie, kurczę, tego nie przeskoczysz, stary. Potrzebujesz regularnego właśnie takiej systematyki w działaniu, zaakceptowaniu tego, że ten proces trwa i budowanie autorytetu też trwa, aby stać się lepszym przewodnikiem dla swoich klientów, potrzebujesz tego właśnie działania, czasu, systematyczności, wyciągania odpowiednich wniosków, patrzenia, okej, co stosuje ten jeden klient, a czego nie stosuje ten jeden klient, który nie ma efektów, a tamten, co stosuje, to ma. Wiesz, wyłapywania tego, co działa u tego, a co nie działa właśnie u tego i dlaczego nie działa, wiesz, wyciąganie takich wniosków. Uczymy się, to jest jak z reklamą. Zrobiłeś pierwszą reklamę, wiesz, okej, takie błędy, dobra, okej. Co możemy, czego możemy uniknąć następnym razem? I tak samo jest w tym procesie. Potrzebujesz się zanurzyć w tę branżę, w której chcesz być przewodnikiem. Potrzebujesz w nią wejść i zaakceptować to, że będziesz popełniał błędy, że nie będzie łatwo, że czasami klienci będą ci, kurde, mówić, wiesz, jakieś swoje przemyślenia, czy po prostu będą cię frustrować, to jest normalne.
Jeśli to zaakceptujesz oczywiście, nie? Że to jest proces, to jest element tej gry. I pozwolenie przede wszystkim sobie na naukę, czerpanie z tego wiedzy. Bo wiesz, w najlepszym przypadku jest to, kiedy ty już działałeś kilka lat w tej branży salonów kosmetycznych, bo taka jest prawda. Ludzie, wiesz, mówią, jak mogę być jeszcze lepszym, wiesz, autorytetem w oczach moich klientów, wiesz, w danej branży. Wiesz, potrzebujesz doświadczenia w tej branży i teraz jesteś osobą, która działa w tej branży, wiesz, pomaga w marketingu, czy nie wiem, miałeś wcześniej swój salon, kurczę, byłeś fryzjerem i teraz tam rozbudowałeś, rozkręciłeś i teraz, wiesz, stąd idzie ten autorytet, tak, bo działałeś, a jeśli nie działałeś w ogóle w tej branży, jest to nowa branża, w którą wszedłeś, no to kurczę, trzeba po prostu zrobić robotę, nie? Jasne. Tak, ja ma to sens dla ciebie, jasne. Stary? Jakby rezonuje to z tobą? Absolutnie. Do przeskoczenia, nie? Wyobraź sobie, że nagle ja jutro zaczynam, wiesz, mówić o e-commerce'ach, nie? Że wiesz, trzeba po prostu... Jestem kurczę gościem, który uczy e-commerce. Nie, kurwa, żadnego doświadczenia o e-commerce'ie, nie? Oczywiście, mamy tam jakiś produkt i tak dalej, ale nie prowadziłem żadnego sklepu. Wiesz, pomimo tego, że mam jakieś doświadczenie w innej branży, to automatycznie jakby, wiesz, nie sprawi się tak, że nagle będę autorytetem w branży e-commerce. No bo trzeba zrobić robotę, którą inni ludzie zrobili, nie? Wcześniej. Ja myślę, że to jest bardzo fajnie, co powiedziałeś właśnie, że powielałem trochę ten model tej agencji ogólnej tutaj teraz. Już wybrałem jedną niszę, ale testowałem różne możliwości, różne to kampanie, tamto strategie. Każdego klienta pytałem, jak on chce mieć, wiesz, te leady, żeby do niego przychodziły. I tutaj znowu jest jakby ten krok. Tutaj też trzeba zawęzić do jednej metody i wtedy ją dopiero optymalizuj krok po kroku, wyciągaj wnioski. Myślę, że to jest super, co powiedziałeś właśnie, żeby zawężyć i żeby po prostu testować, wyciągać wnioski i wtedy dawać dobre wskazówki. Tak, no. Bo jak się skupisz na tym właśnie jednym procesie, to będzie ci o wiele łatwiej z tego jednego procesu wyciągać szybciej wnioski. Gdy masz, wiesz, wszystko jeden, to łatwiej jest ci po prostu pilnować tego, czy to, co działa w tym, a co nie działa w tym. A kiedy masz kilka różnych kierunków, to ciężko jest ci dopilnować, kurczę, a jak działać w momencie, kiedy kogoś kieruje na Booksy, a jak działać w momencie, kiedy ktoś, pozyskujemy komuś, wiesz, kontakty przez lidy, a jak działać, kiedy, nie wiem, generujemy przez skrzynkę. Masz tysiące różnych, wiesz, złożoności, które trzeba pilnować i zrozumieć. A kiedy, słuchajcie, u nas działamy w to taki sposób, kierujemy ruch na skrzynkę, potrzebujemy osoby, która będzie odpisywała tym osobom. Ja was oczywiście będę uczył, będę dzielił się swoimi doświadczeniami, abyście robili to o wiele lepiej. I wiesz, na tym procesie się uczysz, masz tylko jeden proces. I łatwiej jest go upilnować, łatwiej jest, wiesz, go po prostu ulepszać, niż w momencie, kiedy masz tysiące innych kierunków, musisz to, kurczę, wiesz, wyciągnąć z tak ogromnej bazy wnioski. Ciężko, ciężkie to jest, stary, ciężkie to jest cholernie. I zobacz, że my staliśmy się jakby w tym procesie coraz lepsi, jeśli chodzi o naszą agencję, ponieważ u nas od samego początku było, dobra, taka ta nisza, znaczy nie od samego początku, kurczę, to jakby do tego dochodziłem, ale w momencie, kiedy obraliśmy już jedną niszę, okej, okay, jedna nisza, jeden proces pozyskiwania klientów, jeden proces, kurczę, rozmowy, jeden proces wdrażania tego klienta, jeden proces dostarczania efektów. Ja nie mierzyłem się z tym, żeby pisać teraz jakieś, kurczę, teksty różne, reklamowe i tak dalej. Po prostu u każdego klienta nasz tekst reklamowy duplikowaliśmy po prostu, tylko w zależności od tego miasta. Czyli zrobiliśmy to produktyzację tej usługi, że ona ma być powtarzalna. Niczym, kurczę, McDonald's, nie? Wiesz, idziesz i zawsze wiesz, że będzie ten sam burger, ten sam drwal będzie, nie? Na ciebie czekał. Dostarczasz klientowi jakby, wiesz, powtarzasz ten proces. Oczywiście każdy klient jest inny i inne po prostu, wiesz, będzie miał rozkminy. To są ludzie, tak? To jest jakby, wiesz, współpraca z ludźmi i każdy z nich ma inne typy osobowości, inne charaktery i tak dalej. Ale ty starasz się po prostu uporządkować, sprocesować wszystko to, co jest po twojej stronie, to, co jesteś w stanie kontrolować. Yes. Czyli nawet masz wyzwanie z tekstem? Kurczę. Wiesz, copywritera kogokolwiek po prostu, czy zrobisz to przez tego czat coś tam, tą automatyzację, przygotujesz 5 tekstów reklamowych, proste, mam to w swojej bazie na dysku Google, dobra, jak tworzę kampanię, tak, na wiadomości, tak, tyle zestawów reklam, tyle, kurczę, kreacji reklamowych, ma to być proste, tak jak pokazywałem to w kursie. Wiesz, ludzie komplikują, sami, jakby, wiesz, największym wyzwaniem jesteśmy my sami dla siebie, nie? Że my to komplikujemy, bo to jednak nie, to nie może być takie proste. A z doświadczenia wiem, stary, że osoby, które właśnie są na samym początku tej drogi, one potrafią właśnie to wszystko tak, wiesz, komplikować jeszcze bardziej. Osoby, które są doświadczone, upraszczają. Tak, tak. No, jak najbardziej, po prostu tak, jestem w tym pierwszym miesiącu teraz i chciałbym właśnie teraz tak, na pewno to uproszczę, to jest taka główna lekcja, którą wyniosłem teraz z rozmowy, to jest
sam sobie to komplikuję. Ja założyłem, że po prostu muszę trochę nakomplikować, żeby się też tego nauczyć, ale widzę, że ja komplikuję we wszystkim, i w tekście, i w rodzajach kampanii, i w metodach kontaktu. I jest rzeczywiście tego za dużo. Ciężko mi też z tego wynosić wnioski. Ciężko mi dodatkowo jeszcze wprowadzać już takie procesy, jak ta chociażby magiczna obsługa klienta, gdzie dzwonię, no bo sam muszę dopiero dokonać analizy tych wszystkich moich działań. Do tego dojdziesz, stary. To jest proces. To, że pokazywałem to w kursie, to spokojnie, dojdziesz do tego. Na razie skup się po prostu na tych kilku klientach, na tym, żeby uprościć swój ten proces. Okej, okay, tak, dołożę wyniki. Okej, okay, z czasem, dobra, dorzucę im to, że dobra, będę się kontaktował z nimi na przykład, nie wiem, raz w tygodniu do kogoś zadzwonię na przykład, nie? Nie musi tak być, ale wprowadzasz taki kolejny proces, wiesz, zaczynasz jakoś i później robisz jakość, nie? Zaczynasz po prostu od prostego procesu, bo łatwiej jest zacząć od prostej rzeczy i ewentualnie dokładać sobie, wiesz, to jest w świecie tym programistów jest to bardzo popularne, tak? MVP, nie? Minimal Valuable Product, nie? Tworzył, wiesz, tak samo musisz zrobić Minimal Viable, wiesz, serwis, nie? Tak, tak, tak. Po prostu swoją usługę, ten proces bardzo prosty robisz i dopiero z czasem, okej, dobra, on już fajnie zaczyna działać, to wiesz, to się dzieje już, to teraz mogę dorzucić kolejną rzecz, nie? Bo teraz nagle, wiesz, jak ty sobie dorzucisz na swoją głowę mnóstwo rzeczy, o kurde, Henry kazał mi, żebym teraz do nich tam dzwonił, audyty mi robił, to robił, to zbyt duży chaos naprowadzisz na razie na siebie, gdzie jeszcze już każda rzecz, którą teraz robisz, jest dla ciebie początkująca i nie, wiesz, i potrzebujesz jeszcze sam nauczyć się tego, żeby to było płynniejsze. Ale zaczynasz wolno, powoli. Wolno znaczy płynnie, płynnie znaczy szybko. To jest, kurczę, coś, co ja sobie często powtarzam, nie? Potrzebujesz zacząć powoli, nabrać właśnie, wiesz, rozeznania w tym temacie już troszeczkę, już okej, okay, nabierasz pędu, zaczyna się to robić coraz płynniejsze, dopiero z czasem będzie to działało szybciej i z czasem będziesz mógł ewentualnie coś dorzucić, nie? Do swojej obsługi klienta, czy do tego procesu, czy po prostu znaleźć osobę, która pewne obszary przejmie od ciebie. Jasne, okej, bardzo fajnie. Myślę, że mam takie jeszcze wyzwanie po prostu takie mentalne, że wiesz, ustawiamy tą kampanię na Messenger. Teraz pytanie, czy ten Messenger jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem, nie? Bo można by spróbować tutaj pozyskiwać właśnie te chociażby formularze, kontakty, nie? Żeby klient odzwaniał. Są klienci, którzy będą chcieli zadzwonić, są klienci, którzy będą chcieli napisać, nie? Teraz kwestia, czy mam, wiesz, w tym momencie zdecydować, okej, okay, robimy to przez pisanie po prostu i już, czy na przykład zostawisz gdzieś też furtkę dla klienta, który chciałby zadzwonić, nie? Nie wiem, jakbyś to ugryzł w takim procesie, w podejściu, nie? Bo ja nie przetestowałem. Ja bym całkowicie uprościł, bo to też mówię, to jest jakby zależy troszkę od branży, od specyfiki branży. Zacznijmy od tego. To wszystko zależy stare od ciebie. Przede wszystkim, jaką strategię chcesz obrać dla swoich klientów, bo ona w twoim przypadku to jest nie aż tak istotne, jak cały ten proces, którym tak naprawdę będziesz ich pilnował, aby robili, dowozili wyniki. Bo u nas, zobacz, my w dalszym ciągu w naszej agencji mamy po prostu przez wiadomość i tyle. Nie zmienialiśmy tego, nie komplikowaliśmy tego. O, może zrobimy lidy. Jakby zobaczyliśmy, że dobra, w naszej branży po prostu ludzie bardziej wolą tą skrzynkę odbiorczą. I przez skrzynkę odbiorczą też w każdej chwili możemy po prostu pozyskać od nich kontakt, numer telefonu. Coś pisze na skrzynkę twojego klienta, hej, chciałbym zrobić koloryzację tego, bla, bla, bla. Możesz ustawić jakąś ten automatyzację. Hejka, to jest mój numer telefonu, proszę zadzwoń, powiedz właśnie, czego konkretnie chcesz, a jeśli chciałbyś, żebym do ciebie odzwoniła, to po prostu zostaw numer telefonu, do ciebie odzwonię, napiszę, nie? Później twój klient może wejść, robić follow-up, może wysłać, kurczę, jakieś efekty swoich prac, może cokolwiek, wiesz, do tego nawiązać, zobacz, jak u nas to wygląda właśnie, jakie efekty, jaki chcesz kolor, wiesz, nie wiem, jak ta konwersacja u was tam konkretnie wygląda, nie? O co konkretnie te osoby pytają, ale jeśli nawet, nie wiem, ktoś chce, jaki chcesz zrobić kolor, jaki efekt chcesz uzyskać, nie? Taki, wiesz, zagłębianie się, dobra, potrzeby? Okej, to zobacz kilka przykładów naszych prac osób, którym pomogliśmy właśnie taki efekt uzyskać. Nie? I znowu taki follow-up. Dobra, a powiedz mi, wiesz, jaki termin ci najbardziej odpowiada? Na jaką chcesz, nie wiem, może okazję, czy coś może się szykuje i tak dalej, nie? Kiedy chciałbyś najszybciej to zrobić, nie? Wiesz, tak dalej. Jakby konwersacja. Dla mnie osobiście, ja jestem zwolennikiem osoby, wiesz, jestem zwolennikiem tego, ja lubię wiadomości, ja lubię czat, bo zawsze tą osobę gdzieś tam mam, wiesz, mogę się do niej odezwać. Ale kiedy pozyskasz numer telefonu przez skrzynkę, też możesz pozyskać numer telefonu przez skrzynkę? Zajebiście. Możesz do niej napisać SMS-a, jeśli masz numer telefonu. Możesz do niej napisać, zadzwonić do niej. Twój klient może zadzwonić, wiesz. Jakby to nie jest aż tak istotne, jak ci się wydaje. Okej. To nie jest aż tak istotne, jak ci się wydaje, stary, ale wybierz po prostu jedną rzecz.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz teraz leady i teraz będzie twój klient po prostu dzwonił, wysyłał SMS-y do tej osoby, czy będziesz pozyskiwał to na skrzynkę, później ewentualnie będziesz pozyskiwał przez tę skrzynkę kontakty. To nie jest aż tak istotne, jak ci się teraz wydaje. Po prostu wybierz jedną rzecz. To jest bardziej ważniejsze teraz, okej, żeby wybrać. Mega. Po prostu jedną mega rzecz, stary, wybierz i tyle. Idź w to. Bo tak czy siak, jaką strategię nie wybierzesz, po prostu to, co wokół tego zrobisz, to jest bardziej istotniejsze, nie? W jaki sposób będziesz właśnie się kontaktował, czy będziesz wysyłał wiadomości, wiesz, jakie wiadomości będziesz wysyłał, jakie efekty i tak dalej, wiesz, jak będzie ta komunikacja przebiegała, to, co dzieje się jakby po tym wszystkim, to jest ważniejsze. Mhm. Gdzieś jakoś tam leada pozyskałeś, tak? Jakiś ruch masz, jakiś kontakt już, połączenie z tą osobą masz. Tak. I teraz to jest ważne, co się dzieje po tym już, jak masz to połączenie, tak? Gdzieś ta osoba trafiła na twoją skrzynkę, gdzieś ta osoba zostawiła jakiś kontakt do siebie, nie? I teraz co z tym kontaktem robisz? Tutaj wiele osób właśnie popełnia największy błąd. Jak budują tą relację? Jak budują właśnie tą komunikację z tym klientem, nie? Wiesz, co mówią? W jaki sposób sprzedają? Mhm. To jest istotniejsze, stary. I to też po prostu się trzeba nauczyć poprzez wyciąganie wniosków, optymalizację, sprawdzanie, co działa, co nie w tej konwersacji. Z twojej perspektywy łatwiej jest ci, kiedy wiesz, masz dostęp do skrzynki, nie? Bo to, co ludzie będą wysyłać, wiesz, przez wiadomości i tak dalej, nie jesteś w stanie tego tak mocno kontrolować. Mhm. Jasne, to jest dobry punkt. A kiedy po prostu patrzysz na skrzynkę odbiorczą, to jesteś w stanie tego bardziej, wiesz, pilnować i kontrolować to. To samo przez telefon, nie? Mhm. Czyli jeżeli bym kierował ruch na telefon, zadzwoń, to też nie jestem w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście ten klient jak odpowiada tego, no jestem w stanie poprosić go o parę rozmów, ale to jest znowu proces. Nagrał. Tak, dokładnie. Okej. Dlatego te wiadomości są takie fajne, bo po prostu ja mam do tego wgląd, ja to mogę kontrolować, mogę to przekazać w prosty sposób, mogę sprawdzać, czy klient to wdrożył, nie pytając go o audyt co tydzień, nagranie jego wiadomości i jego rozmów. Okej. mega, super, bardzo mi to uporządkowałeś. To zadecydowanie o tym jest ważniejsze nawet niż te wszystkie właśnie strategia tworzenia tekstów, strategia ten oferta, kontakt i później sama komunikacja jest ważna, sposób sprzedaży, nie? Ciekawe wnioski, stary. Panie, cieszę się, że wychodzisz stąd z takimi wnioskami. Bardzo, mega mi to uporządkowało, bo tak jak powiedziałeś, sam sobie to bardzo komplikowałem. Ja założyłem, że wiesz, jest taki strach przed niewiedzeniem czegoś, nie? Więc chciałem przetestować wszystkie opcje, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję, ale już... A zauważyłeś, że tak samo ten sam problem jest w związku z tym, że wybiorę 5 nisz, i później się, która będzie mi najlepiej działała, to po prostu to wybiorę ostatecznie, tak? I wtedy, ale tak naprawdę jest tak, tylko teoretycznie nam tak się wydaje, ale w praktyce to jest kurewski chaos. Jak dopiero zacząłem i jak zacząłem mieć tych klientów, ja zrozumiałem, że to nie jest nisza, że to naprawdę nie jest nisza, że tutaj moje procesy, moje działania mają znaczenie i to w jaki sposób je robię, a nie nisza. Także to się też właśnie nauczyłem z tego kursu i to była taka ogromna, ogromna lekcja i dlatego teraz, tak jak mówisz, kolejnym krokiem jest znowu zawężanie, a nie otwieranie. No. Także level drugi teraz przede mną. Mega. Bardzo Ci dziękuję, Henryk.